piszecie w komentarzach, których zresztą nie czytam, że wam mnie brakuje, że jak mnie słuchacie, to was to podnosi na uchu, że potrzebujecie od szarej rzeczywistości chwili oddechu, chwili tego westchnienia. No to jak tu powiadają, nie będę chował głowy w piecyk i ją wam dam, nie? Znaczy nie głowę, tylko tą chwilę westchnienia, bo przecież głowa mi się przydaje. Przydaje mi się przydaje mi się. Jestem ziomek, rybak Romek, wszystkich wkurza, że mam domek 600 metrów plus garaże, że nad swoim basenem się smażę. Cześć, cześć, ziomeczki, tu was Borys, buła, bułecki. Buła, kuźwa, co ty odpierdziałeś? Muszę lecieć. Co ty odpierdziałeś, kuźwa? Sorry, widzisz, za to początkowe nieporozumienie, ale już wszystko wytłumaczyłem bóle i teraz buła ma brzucha bóle. Cześć, z tej strony wasz ziomek, rybak Romek. Długo się tutaj z wami niczym nie dzieliłem. Po pierwsze, nie lubię się dzielić, a po drugie, wybuchnęła ta wojna, nie? Putin nazwał tą wojnę specjalną operacją wojskową. To idąc tym tłokiem myślenia, można by powiedzieć, że Serek jak robił skok na hurtownię, to po prostu poszedł na zakupy, nie? Teraz nie będzie się już martwił o jedzenie, będzie miał za darmo przez najbliższe 3,5 roku, nie? Także znalazł spokój, znaczy pokój. Znalazł spokój i pokój, bo ma spokój w pokoju, ale ten pokój to dzieli z paroma innymi osobami. No ale on po prostu chciał mieć jakieś cele w życiu, to ma jedną celę. Wojna to jest bardzo zyskowny interes i Putin na tej wojnie zyskał sporo nowych wrogów, nie? To nawet ten prezydent amerykański z USA, co z Ameryki do Polski przyleciał, ten Bidet, o nim w ogóle ten piosenkarz taki Michael Jordan zrobił taką piosenkę Bidet! Bidet, all I wanna for a Bidet, nie? No to ten Bidet, jak był w Warszawie, to grzmiał, nie? Że jak tak Putin dalej będzie robił, to mu wjedzie na to, nie? Nie powiedział, na co mu wjedzie, ale grzmiało to naprawdę groźnie. W Polsce z kolei, znaczy nie z kolei PKP, tylko z kolei, no wiecie o co biega, bo jesteście biegli w temacie. W Polsce z kolei znienawidziła Putina za to, co zrobił cała moja rodzina, nie? Bo ja planowałem wziąć całą swoją rodzinę za granicę na święta, jeszcze na tydzień po świętach, ale sobie tak pomyślałem, nie? Że to troszeczkę nie wypada w takim trudnym czasie wyjeżdżać na wakacje za granicę z rodziną, nie? Więc wyjechałem sam. Sam. Jak to, szefie, sam? Przecież wyjechał pan ze mną. Buła, błagam cię. A kim ty dla mnie jesteś? No nikim. To z kim ja wyjechałem? No z nikim. Czyli wyjechałem sam. Dobra, buła, masz czas wolny. Wolno ci wskoczyć do basenu. Mogę popływać? Możesz ponurkować, bo ja tam kajdan zrzuciłem, gdzieś tam znajdziesz. Przecież ty pływasz jak ryba. No wziąłem ze sobą bułę, ale nie mieszkamy w jednym apartamencie. Ja jemu wynająłem tutaj w okolicy na plaży taki ten, bungalot, nie? Każdy na swój sposób stara się pomóc pokonać Putina tego i tą jego bandę łysego. I nawet ja, będąc daleko, podłączam się do tych sankcji przeciwko ruskim, uszczupliwając ich zasoby. Ja tutaj zeżrę jak najwięcej kawiory tylko potrafię i wypiję jak najwięcej ruskiej wódki. I mało tego, ja za to tutaj w ogóle, za te ruskie towary nie będę płacił. No, bo mam tutaj wszystko all excuse me, nie? Także nic im tu nie zostawię. I codziennie w nocy, jak obżarty i opity, padam na łóżko, czuję, że dzięki mnie też pada ich gospodarka, nie? To poprawia moje samopoczucie. A czuję, że moje sankcje są bardzo bolesne, bo ja codziennie bardzo boleśnie odczuwam poranny ból głowy, nie? Po prostu myślę, że mi głowa po prostu wybuchnie, że mi w powietrze eksportuje, nie? Tak se myślę, nie? O właśnie, od tego jest przecież głowa, żeby boleć, nie?
Jest jeszcze jeden powód poza świętami, poza szeroko pojętym urlopem, dla którego opuściłem nasz kraj. Chodzi o ten polski kład, co wjechał do Polski i rozjechał system podatkowy. No to nie jest przecież moja wina, to wymyślił rząd, a to mną się zainteresował ten narząd skarbowy. Chodzi o podatki. No ale przecież ze skarbówką mieli problemy i Messi, i Lewandowski, i Rolando, więc to była kwestia czasu. Aż i przyjdą do mnie, nie? Podatki. No to właśnie mnie strasznie dziwi. To być może jest jakaś pomyłka, bo przecież ja nigdy w życiu nie płaciłem żadnych podatków. No moje usługi nie są w Polsce opodatkowane, bo podatkowi nie podlega służebność seksualna, bo ja takie mam usługi przecież, nie? Seksualny materializm, czyli rozmnażanie pieniędzy. Także na pewno to jest pomyłka, to jest drobny problem, także jestem drobnej myśli, nie? No może coś tam trzeba będzie im zapłacić, ale to pewnie jakieś drobne. Także jak to powiadają, nie ma tego złego, co by na drobne nie wyszło. Także ten jakże ciężki czas spędzam teraz na wyjeździe, na imigracji. Już doskonale wiem, co czuli ci nasi trzej najwięksi poeci, co ich nazwiska chyba wszyscy pamiętają ze szkoły. Julian Słowacki, Zygmunt Kraszewski i oczywiście Adam Sienkiewicz, nie? Znaczy nie, sorry, Adam Sienkiewicz, sorry. Leciutka taka zaćmionka była, nie? Oni właśnie za granicą napisali swoje największe te poezje, napisali najwięcej wierszów i ja się wam pochwalę, że ja też tutaj za granicą napisałem kilka SMS-ów i wysłałem je do rodziny, oczywiście razem ze zdjęciami, żeby zobaczyli, jak mi tutaj jest bez nich źle, jak za nimi tęsknię, nie? Przecież jeszcze mówisz, że niczego nie brakuje i za niczym nie tęskni. Błagam cię, nie mów takich rzeczy, bo znowu dostaniesz w zęby. Tak naprawdę o co chodzi? A tak naprawdę chodzi o siekacze, no. A propos, wrzuciłbym coś na ząb. Weź tam zamów obiad dla nas. Dzisiaj mam ochotę na schabowego z ziemniakami, nie? A jak nie będą mieli? To będą mieli przerąbane. To jest niesamowite, nie? Że mamy XXI wiek, ludzie wiedzą jak latać w kosmos, ludzie wiedzą jak rozczepiać atom, a ja nie wiem jak się ubiera ziemniaki. Taka historia. A propos historia. Na zakończenie taki żart historyczny, nie? Jaka jest różnica między pokojem dziecięcym a Bolesławem Chrobrym? Żadna, bo i tu dziecko mieszka. Śmieszne, nie? Chociaż bez sensu ten kawał jest, nie?